Thanks again for participating in our conversation about eco-criticism and environmental texts a little bit earlier. Now I'm going to present to you more of a formal lecture about a well-known American poet, William Stafford. Teraz będziemy mieli bardziej formalny wykład o bardzo znanym amerykańskim poecie Williamie Staffordzie. So this is an image, a rare photograph actually, of Stafford with his bicycle. He was a professor for many years in Portland, Oregon, and one of the important American poets of the late 20th century. He died in 1993, but he used to commute from his home to the university where he taught by bicycle, and that's what he's doing in that image. Mamy tutaj poetę na typowym dla niego środku lokomocji, którym zawsze przyjeżdżał na uniwersytet, gdzie był profesorem. Taka specyfika kontekstu amerykańskiego. Literaci, znani literaci, tacy jak Stafford, często w Stanach Zjednoczonych zostają profesorami, uczą pisania. U nas się trochę inaczej patrzy na fach, właściwie nie nazywa się tego fachem pisarskim. Tam to jest coś, czego można uczyć i oni po prostu uczą pisania. Kiedy ktoś jest znanym pisarzem, często jest zatrudniany. I to explain you the specificity. We tend to think differently about writers and poets, mm-hmm. and you don't think that this could be taught. So it's something extraordinary that this guy was a professor. So. Mm-hmm. Yeah, well, he was a professor of literature and a professor of creative writing. In the United States, creative writing is a very common subject at universities. In fact, in the English department where I teach, the most popular subject for students is creative writing. Mm-hmm. Czyli w Stanach Zjednoczonych tu profesor dodał do tego, no właśnie, Stafford uczył literatury, ale też czegoś, co się nazywa kreatywnym pisaniem. To są zajęcia po prostu, w których się uczy pisarstwa, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, na wydziale, którym kieruje pan profesor, to jest najpopularniejszy kurs, kreatywne pisanie. So, the title of this lecture is Think the Splendor of Our Life, Bicycles, Poetry, and Sustainability. Mm-hmm. And the first part of the title is a quotation from a particular poem by William Stafford. As you probably know, often at the beginning of a scholarly title that studies a work of art or a work of literature, we might have a passage, a short passage, taken from the text. And I think this is one of the important lines from Stafford's poem. That's why I use it in my title. Tytuł wykładu pana profesora zawiera cytat z wiersza, którym się będziemy zajmowali. Bardzo często literaturoznawcy posługują się tego typu cytatami w tytułach swoich tekstów i ta właśnie fraza, pomyśl, wspaniałość naszego życia, dobrze podsumowuje to, o czym tekstem jest. And the subtitle, Bicycles, Poetry, and Sustainability, may seem a little bit strange also. Most people don't connect bicycles and poetry. They seem unrelated. Bicycles are a practical machine that we use either for recreation, enjoyment, or for, you know, some kind of practical purpose to go to school or to go to work. How is that related to poetry? Well, first of all, there's an entire genre of bicycle poetry. There are many poets around the world, including Pablo Neruda, the famous Chilean poet, has an ode to bicycles. So it's an entire theme for poetry. But also, this particular poem by William Stafford, which I'll discuss in a moment, I think is a beautiful exploration of the meaning of the experience of riding a bicycle. Mm-hmm. I mamy tutaj, w podtytule mamy rowery i poezję, czy też rymy, dwie rzeczy, które bardzo rzadko są, czy raczej ze sobą nie są łączone, co te intuicje mogą być zawodne, bo pan profesor mówi, że jest, jeżeli się popatrzy na historię literatury i literaturę współczesną, jest cały gatunek poezji rowerowej, między innymi znany chilijski poeta Pablo Neruda ma całą odę do rowerów, także jakbyście państwo dziwili się tym, że rowery w poezji są, to one tam są dobrze zakorzenione, wielu znanych twórców się tym zajmowało.
The word sustainability may seem a little bit strange also. In the United States, sustainability means living a careful lifestyle, using natural resources carefully, trying not to pollute very much, and basically being aware of our ordinary lifestyle, our use of electricity, our use of water, where our food comes from and what we eat, what kind of buildings we construct and what sort of architectural style we use that is low energy and low resource. Mm-hmm. And transportation is an important part of sustainable thinking. Do we always drive an automobile when we could take public transportation or walk or ride a bicycle or simply not travel? And transportation is also a part of sustainable thinking. I tu mamy w podtytule mamy taki termin sustainability. On bardzo często się powtarza w literaturze ekologicznej. On jest trudno przetłumaczalny bezpośrednio na język polski. Sustainability bardzo często się tłumaczy jako zrównoważony rozwój. Można to tłumaczyć jako również jako przetrwanie. Dosłownego tłumaczenia dobrego w takim znaczeniu, o którym chodzi panu profesorowi, nie ma. Ten termin w Stanach Zjednoczonych najczęściej się rozumie po prostu jako styl życia, który jest prowadzony ze świadomością ekologiczną, z pewną świadomością tego, jak rozmaite nasze wybory wpływają na środowisko. Na przykład to, jakie mamy budynki, czy nasze budynki są zorganizowane w ten sposób, że są energooszczędne, jakich produktów używamy, czy używamy tych nieszczęsnych plastikowych butelek, czy korzystamy z butelek szklanych i tak dalej. I tutaj ważnym elementem czegoś, co się nazywa właśnie sustainability i takim świadomym ekologicznie życiem jest, są nasze nawyki dotyczące transportu, przemieszczania się. Czy będziemy korzystać z samochodu, czy będziemy korzystać z roweru, czy z jakichś innych środków, czy na przykład gdzieś pójdziemy, zamiast korzystać ze środków transportu, które zanieczyszczają środowisko. Next slide, please. So before I talk about the poem, I just wanted to tell you a little bit about where I live and a particular unusual kind of teaching that I do, which may be interesting to you. I tutaj, zanim pan profesor przejdzie do samego wiersza, chciałby przybliżyć nieco państwu to, skąd pochodzi, gdzie teraz mieszka i uczy, oraz jakie stosuje niekonwencjonalne metody edukacji. So, you may not be familiar with the state of Idaho. It's less well known, of course, than California or New York. Not many people. It's mostly a state of mountains and a very small human population. And it's located, as you can see, in the northwestern part of the United States. This is the Pacific Ocean here. This is Canada up here, Washington State, Oregon. The poet William Stafford lived here in Oregon. My hometown is here in a place called Eugene, Oregon, where the University of Oregon is. And this is Montana, and this is Utah. And then my university, University of Idaho, is right here on the border of Washington State. Więc pan profesor uczy teraz, mieszka w stanie Idaho, w którym jest zapewne mniej znany niż stany takie jak Kalifornia. Macie państwo zaznaczone na mapie, otaczają go takie stany jak na przykład Oregon. Stan Idaho jest relatywnie mało zamieszkany, jest to właściwie jest to stan bardzo górzysty, tam dominują tereny dzikie. Sam pan profesor wywodzi się, urodził się w stanie Oregon pobliskim, ale teraz przeniósł się do Idaho. I taka ciekawostka dotycząca nomenklatury miast w Stanach Zjednoczonych. Miejsce, w którym, miasto, w którym znajduje się Uniwersytet pana profesora, University of Idaho, to jest Moskwa, ale Amerykanie, które mają, część z nich miast nosi nazwy miast, które są również w innych krajach. Nie należy powiedzieć tej Moskwy z tą inną. So, this is what the landscape looks like near the city where I teach. Okay. Oh, next slide, yes. Tak wygląda krajobraz
pobliżu miejsca, w którym uczy Pan po prostu. And this is one of the places where I teach. In addition to teaching at the university in regular classroom buildings, so next slide, sorry. Yeah, every fall semester I teach in a special program called Semester in the Wild, and the students live in the wilderness for an entire semester, 2.5 months. And the professors come to visit them for a week at a time. We fly in a small airplane, and we fly in, and then the other professor flies out, and the students are waiting for us in the mountains. They're living at a university research station, and they spend a full semester there studying several different classes. Tutaj pan profesor to zdjęcie pokazuje w działaniu projekt, w którym on uczestniczy edukacyjny, to się nazywa Semestr w Głuszy, Semester in the Wild. W stanie Idaho znajduje się drugi największy po Alasce teren dziki w Stanach Zjednoczonych, Park Franka Churcha, i tam uniwersytet ma swoją stację badawczą i semestr w Głuszy polega na tym, że studenci i wykładowcy zostają przetransportowani do tej stacji, gdzie spędzają 2,5 miesiąca, ucząc się rozmaitych, to jest interdyscyplinarny program, który obejmuje literaturę, ekologię rzek i tak dalej. I proszę Państwa, to jest ciekawe, do tego miejsca nie sposób się dostać samochodem, tam trzeba dolecieć awionetką, nie ma tam łączności komórkowej, także no jest to swego rodzaju przygoda, 2,5-miesięczna o walorze edukacyjnym do tego. So the program is only 3 years old and students come from all around the United States, from different universities to be part of this program. We're still waiting for international students to join us, so maybe someday we'll have some students from Poland coming to this program. Więc ten program ma dopiero 3 lata, ale już jest bardzo popularny i ściągają tam studenci z wszelkich krańców Stanów Zjednoczonych. Jeszcze nie ma studentów spoza Ameryki, no ale pan profesor myśli, że to zostanie rozszerzone i być może będą również kiedyś jacyś studenci z Polski. Tu pan profesor jest na tym zdjęciu zresztą ze swoimi studentami w centrum. In the half, right? Let's see. What? Oh yes, I'm in the half there. Next slide. Okay. So this is the wilderness is located here. All of this, yeah. No, there are no roads. It's just mountains and very, very rugged. Almost no trails. And many interesting kinds of animals live there. Tak jak mówiłem, żadnych dróg tam nie ma, praktycznie żadnych też ścieżek, także naprawdę zostaje tylko i wyłącznie awionetka. Bardzo trudno jest uciec z zajęć. Next slide. So this is what it looks like there. This is what Idaho looks like. The mountains of Idaho. Tak wyglądają góry w stanie Idaho. Next slide. No trails, just wild landscape, wild mountains. I teach together, next slide please. I teach with biologists and other professors. This is actually one of my students. She's a writing student, but she also has a PhD in physics and she's an expert on birds. So she comes with me and she teaches about birds while I teach writing. And he's a botanist, an expert in plants, and he talks about plants while I have the students do writing exercises related to plants. I tutaj mamy na tym zdjęciu wykładowców, między innymi botanika, ornitologa, sam pan profesor właśnie w tych okolicznościach przygody uczy kreatywnego pisania. Next slide. A lot of hiking in the mountains. Next slide. Sometimes picking wild plants for dinner. Widzicie Państwo, trzeba pozbierać sobie na kolację jedzenie samemu. Next slide. Students grow a garden. And they cook dinner together, they cook their meals together. Mm-hmm. Next slide, these are the cabins where the students live. Next slide, the water is so clean, you could just put your face in it and drink. Next slide, wild animals, fish,
salmon and other fish in the river, deer crossing the pasture, next slide, wolves and other animals, bears, mountain lions live in this place. The students, we read about walking in the river and looking carefully, and then the students walk in the water. We read about climbing trees in order to feel the wind, and then the students climb the trees. Next slide. The whole idea is to train the students to become environmental leaders as a result of this experience. And next slide. There we go. So now let me, I just wanted to introduce you to that strange approach to teaching environmental studies. So for today's talk, I really want to focus on the tonal dimension of poetry or eco-poetry. The tone, the mood. Is it cheerful, uplifting, inspiring, or is it serious and cautionary, warning us about environmental problems? I also want to talk about something called the aesthetics of engagement. It's a particular aesthetic idea about being connected to the world through our sensory experience. And then I wanted to talk about the appropriate use of technology and how poetry might teach us something about the machines that we use in our lives. I to było tylko wprowadzenie dotyczące tego właśnie projektu edukacyjnego, a teraz przechodzimy do właściwego wykładu, w którym pan profesor będzie mówił po pierwsze o, skupi się, troszkę już rozmawialiśmy o tym, jak oglądana z perspektywy ekokrytycznej poezja, jakie zawiera treści. Tutaj pan profesor będzie się skupiał na tonie takiej poezji, czy jest on pozytywny, podnoszący na duchu, czy raczej surowy, nakazujący nam coś. Będzie mówił również o tak zwanej estetyce zaangażowania, czyli zagadnieniu tego, jak nasze, przez naszą percepcję zmysłową możemy wejść w lepszą interakcję ze środowiskiem naturalnym. To są główne punkty wypowiedzi. So first, let's look at this poem. I think you have the Polish translation of it. Proszę zerknąć na wiersz łaskawie Williama Staffordsa. William Stafford's poem. In English it's titled Maybe Alone on My Bike. And it was first published in 1964 in the famous magazine called The New Yorker. So what if I read a stanza in English, and then maybe we're small groups still. So maybe I can ask, there are three stanzas, and maybe I can ask three of you to stand up and read the Polish stanza after I read the English. Okay, just like we did with the Zapeta poem earlier. So is there someone who would like to read the first stanza in Polish? Someone who hasn't had a chance to read yet? Potrzebne obietnice do czytania, proszę Państwa. Anyone interested? Słyszałem, że Maciek ma ochotę. Panie Maczku, pan się mój boi. It's more interesting. Okay, so first I'll read the English, and then, and so we have the first stanza. What about the second stanza? Okay, second and third stanza. We need a third reader. Panie Leszku, dobrze. Dziękujemy bardzo za odwagę. Okay, okay. So first I'll read the first stanza. I listen, and the mountain lakes hear snowflakes come on those winter wings. Only the owls are awake to see, their radar gaze and furred ears alert. In that stillness, a meaning shakes. Jeziora słyszą, jak płatki śniegu przylatują na tych zimowych skrzydłach, które tylko sowy mogą zobaczyć, bo tylko one czuwają. Ich radarowe spojrzenie i skrzyste uszy postrzegają.
ustawiony stan alarmu. W nocy ciszy, to jest muzyka. That was a powerful reading. I could sense that. The second stanza. And I have thought, maybe alone on my bike, quaintly on a cold evening pedaling home, think the splendor of our life, its current unknown as those mountains, the scene no one sees. Naszego życia, jego nurt nieznany, jak te góry, scena, której nikt nie widzi. Thank you. And now the final part of the poem. It's a very short poem. O citizens of our great amnesty, we might have died, we live. Marvels coast by, great veers and swoops of air, so bright the lamps waver in tears, and I hear in the chain a chuckle I like to hear. O obywatele naszej wielkiej Anny, mogliśmy umrzeć, żyjemy, cuda przedaszają się obok, potężne poryby i podwójne powietrze, tak jasnego, że nam nie gorzą we łzach, a w łańcuchu słyszę chichot, który lubię słyszeć. Thank you. So, in a moment, I'll offer some interpretations. You may have different ways of reading this poem, and I hope we'll have a little bit of time for conversation, and you can tell me how you interpret the poem, which may be similar or may be different than my way. Pan profesor zaraz zaoferuje pewną interpretację tego wiersza, ale oczywiście zgodnie z tą zasadą, którą wcześniej wyartykułował, nie wyklucza, że mogą być inne. Jeżeli Państwo je macie, być może będzie czas na to, żebyście Państwo je zaproponowali. Pan profesor będzie miło je usłyszeć. So what I'm going to offer you is a kind of eco-critical reading of the poem. We've already spoken about eco-criticism, but one of the famous definitions of this style of literary study is from a friend of mine named Cheryl Blotfelty, who wrote in 1996, that the eco-criticism is the study of the relationship between literature and the physical world. That's her definition of eco-criticism. I tutaj jest, pan profesor zaczynał od definicji eko-krytyki zaproponowanej przez profesor Sherry Blotfelty, i która mówi, że jest to badanie relacji pomiędzy literaturą a środowiskiem fizycznym. So, some people are interested in, next slide, yes, in a particular way that we can use various kinds of texts, such as poetry, in order to encourage sustainable thinking and sustainable lifestyles. Niektórzy badacze i artyści są zainteresowani tym, jak można by użyć poezji po to, żeby promować coś, co nazwaliśmy terminem sustainability, czyli takie ekologicznie świadome życie. So often in a scholarly study of a text, we don't simply write about the text, but we give a little bit of scholarly background. So I'm going to offer some references to other critics who are, they're not talking about Stafford's work, but they're providing a kind of a context of literary history and social history and social thinking that help us to interpret the poem. Akademicka interpretacja utworów literackich bardzo często zawiera w sobie odniesienia do tego, co powiedzieli inni badacze na temat powiązanych zagadnień. I teraz pan profesor poda troszeczkę takiego akademickiego kontekstu, odwołując się do naukowców, którzy nie mówili akurat o tym wierszu, ale mówili o rzeczach, które dla interpretacji pana profesora będą istotne. So in this book from 1999, this American professor, whose name is Leonard Skejai, he wrote this book called Sustainable Poetry for American Eco-Poets. And here's how he defined eco-poetry, or sustainable poetry. He said, it is the verbal record
of an interactive encounter in the world of our sensuous experience between the human psyche and nature, where nature retains its autonomy, where nature is not reduced to a reliably benign backdrop for anthropocentric concerns. It's a rather complicated statement, but basically it means nature is alive, nature has power, nature has control over itself. It's not simply background, humans in the front and nature in the back. In sustainable poetry, nature is present and has a special force of its own. I tutaj pan profesor korzysta z pojęcia takiej zrównoważonej czy ekologicznej poezji zaproponowanej przez amerykańskiego naukowca. We would pronounce it Ścigaj, because it sounds like very much, it looks very much like but it, he was completely American, okay, so he pronounced it in an American way. Właśnie, więc to jest praca tego amerykańskiego naukowca, który zaproponował taką definicję tej zrównoważonej poezji, że jest to werbalny, słowny zapis interakcji pomiędzy ludzką psychiką a przyrodą, interakcji zmysłowej, gdzie, co istotne, ta przyroda zachowuje autonomię. To znaczy, ona nie jest zredukowana tylko i wyłącznie do tła. W niektórych dziełach literackich mamy przyrodę, ale to jest tylko i wyłącznie tło dla działań bohaterów. To są tylko i wyłącznie dekoracje, a w tej literaturze przyroda ma jakąś zdolność do działania, sama jest jakimś bohaterem. So, Professor Skijaj argued that this particular type of poetry, sustainable poetry, helps us to see nature, to see the non-human world for the first time. Normally, we just go through the world with our busy lives and we don't stop to notice anything. But if we read this poetry, it compels us to slow down and pay attention. And when we see nature for the first time, it refurbishes, it re-energizes our relational bond with nature. It means we understand truly that we actually have a relationship to the world beyond ourselves. No i dzięki tego typu literaturze, argumentuje ten profesor, możemy tak naprawdę zobaczyć przyrodę, naturę po raz pierwszy. Znaczy wychodzimy z takiego trybu percepcji natury, gdzie jest to tylko i wyłącznie właśnie tło dla naszych działań. Nie wiem, dla przykładu, śpieszycie się Państwo do szkoły albo ze szkoły do domu, mijacie jakieś obiekty naturalne, takie jak drzewa i tak dalej, ale to jest wszystko tylko i wyłącznie tło, samo w sobie nie ma to żadnej wartości. Tego typu literatura pozwala nam zwolnić i skupić się właśnie na rozmaitych obiektach naturalnych i w ten sposób jakby zrekonstruować nasze relacje do przyrody. Next slide. In his book, Professor Skijaj interviews, or he quotes from an interview with another very famous poet named W.S. Merwin, one of the giant poets of contemporary American literature, who said that there are many environmental problems on the planet, and often these come from the fact that we are losing a sense of awe. We no longer feel awe toward the natural world. He says, the feeling of awe, something that we seem to be losing, is essential for survival. So the idea is we must find a way to bring back our sense of awe as we experience the natural world. Profesor Skijaj w swojej książce przeprowadza wywiad z bardzo znanym, z gigantem amerykańskiej poezji, który wyznaje w tym wywiadzie, takie jest jego przekonanie, że rozmaitego rodzaju katastrofy ekologiczne czy dewastacja przyrody wynika między innymi z tego, że utraciliśmy naszą zdolność do zachwytu nad naturą. To jest tylko i wyłącznie jakiś zasób do wykorzystania i dlatego też poczucie zachwytu nad przyrodą jest kluczowe dla naszego przetrwania. Frequently in literature, there's a kind of warning tone, a negative tone, a tone of like cautionary urgency. You must change, you must be more careful.
So as I say here, a tone of urgent, this is very common. There's a tone of urgent seriousness that we, the reader should continue consider making fundamental life changes. And the tone is sometimes threatening, saying that we must change our comfortable lifestyle in order to live more carefully. And I would argue that the general public is not inspired by such warnings. We don't want to change. We want to enjoy our lives. So there's a problem with the effectiveness of this warning or cautionary tone in environmental writing. Często w literaturze ekologicznej, mówi pan profesor, pojawia się ton napomnienia, czy wręcz groźby. Jesteśmy, mówi się nam, że musisz zmienić swoje życie, musisz zmienić swój typ życia, bo inaczej nadejdzie jakaś katastrofa. To jest tego rodzaju właśnie ton surowości i pan profesor uważa, że no to jest błąd perswazyjny, retoryczny, że szersza publiczność jest, pozostaje nieczuła na tego rodzaju komunikaty, nie tędy droga. So as you can see in this slide, I'm interested in how sustainable poetry can resuscitate our ability to feel awe and wonder as a way of thinking more carefully about our lives. Więc droga ta właściwa, jak mówi, napominać i grozić należałoby odbudować ten, to poczucie zachwytu nad przyrodą. In the next slide, David Orr is a famous theorist of sustainability, director of environmental studies at a leading American college called Oberlin College. And in his theory of sustainability, he says that we must consider ourselves first and foremost as plain members and citizens of an ecological community. So in order to live sustainably, we can't think that we are more important, vastly more important than other species. We simply join the world and live in it together with many other species that are of similar importance. I powinniśmy, żeby osiągnąć, żeby odsunąć od siebie groźbę katastrofy ekologicznej, powinniśmy nabyć takiego przeświadczenia, że jesteśmy razem z innymi bytami przyrody, jesteśmy współobywatelami jakiejś wspólnoty ekologicznej. So now here I'm back at the poem, after giving a little more background. And so if we look at the opening lines of the poem that we read earlier, we see that the first stanza actually presents multiple consciousness, what I call a multi-sentient, polysensory reality. So I listen, and the mountain lakes hear snowflakes come on those winter winds. Lakes don't have ears. Lakes are not really alive. They're just places, we think. But in Stafford's imaginative poem, the lakes can actually listen to the snowflakes coming down on winter winds. The snowflakes don't have wings. Snowflakes are just frozen water. But in Stafford's imagination, they become birds with wings. And then suddenly he transitions to owls, which are awake enough to see with their radar gaze and furred ears. They can see everything that's happening. So the owls are in turn mixed with technology. Radars are machines. But in this case, the owls are not only like machines, they blur with technology, but they're like mammals. Their ears are described as furred, as if they were mammals. So everything becomes mixed together. The lakes can hear, the owls are like radars and like mammals. There's this strange mixing together of things that normally we would imagine to be separate. I w tym, tu wracamy do wiersza, mamy w pierwszej strofie, mamy coś, co pan profesor nazywa unikalną rzeczywistością polisensoryczną, czyli wielozmysłową i ogólnie rzecz biorąc dziwne, niespotykane zamazanie granic pomiędzy rozmaitymi bytami. Zaczyna się to od deklaracji podmiotu licznego, że słucha czegoś, a zaraz przeskakujemy do tego, że słyszą, czyli odbierają dźwiękowo rzeczywistość również
górskie jeziora, które oczywiście nie mają do tego odpowiednich, nie mają do tego odpowiedniego aparatu zmysłowego. Mamy tutaj z kolei sowy, które mieszają się jako byty biologiczne z rzeczywistością technologiczną, bo ich uszy przypominają radary, a jeszcze dodatkowo do tego sowy są opisane przy użyciu terminologii, która bardziej odpowiadałaby ssakom, bo mówi się, że one są właśnie furry, puszyste albo futrzaste. To się zazwyczaj stosuje wobec zwierząt należących do ssaków, a nie do ptaków. W każdym razie mamy tutaj, ja tutaj pomijam niektóre szczegóły, ale mamy taką właśnie rzeczywistość interrelacji, wzajemnego powiązania i zamazania granic pomiędzy bytami. There's also a tremendous emphasis on the idea of being awake, which is a traditional theme, at least in American environmental literature. It goes back to the mid-19th century writer Henry David Thoreau and his famous book Walden, which has an entire, well, it's a theme throughout Walden, waking up, paying attention, but particularly in the second chapter of Walden, where Thoreau writes, to be awake is to be alive. To be awake is to be alive. He implies that most of us in our lives are not really awake. We go through our routine. We're in a hurry. We're in our heads. We're not awake to the world around us. And yet, to truly be alive and understand the meaning of our presence on the planet, we need to be attentive and engaged. Mm-hmm. Tutaj jest, pan profesor podkreśla wątek, który się pojawia w wersie, gdzie mowa o tym, że tylko sowy mogą to zobaczyć, ponieważ tylko one czuwają. Jest taki trop w literaturze amerykańskiej, bardzo znany, wywodzący się od Henry'ego Davida Thoreau, przebudzenie, czy czuwanie. Thoreau argumentował, że większość z nas życie swoje żyje jak w stanie snu i musi się dopiero obudzić po to, żeby w pełni zobaczyć rzeczywistość dookoła nas. To jest zresztą taki temat, który powraca bardzo często w psychologii. Psycholodzy mówią, że większość swojego życia spędzamy, i możecie to Państwo zobaczyć, jak to jest w Państwa przypadku, myśląc albo o tym, co się zdarzyło, albo wybiegając myślami w przyszłość, i na tym spędzamy większość swojego czasu, a to, co jest teraz, wyparowuje. Także o to tutaj chodzi. So frequently we think of technology as separating us from the physical world. Writers refer to technological boxes, like the theater that we're in. This is a technological box. The building is technology. The lights are technology. These are separating us from the outside world. Likewise, an automobile, a house, you know, even our clothing is a form of technology that apparently removes us from the world beyond the human. Zazwyczaj myśli się o technologii jako o czymś, co nas oddziela od rzeczywistości naturalnej. Tak można myśleć na przykład o tym teatrze. Ten budynek jest jakimś tam bytem technologicznym. Można tak myśleć o naszym ubraniu i tak dalej. So the strange thing about Stafford's poem, I don't know whether you agree with him or not, whether any of you are bicycle writers, but he's suggesting that the thing about the bicycle is it that it has the potential to reconnect us to the world. It's an unusual form of technology enabling us to move quickly from place to place, but to be engaged with the world as we travel. No i tu idea, którą Stafford przekazuje w tym wierszu, jest to, że rower jako taki stanowi taką formę technologii, która nas, zamiast nas zamykać na rzeczywistość naturalną, ją na nią otwiera. So, in the second stanza, and I have thought, maybe alone on my bike, quaintly on a cold evening, pedaling home, bicycle technology is introduced, but not as an impediment to exposure to fundamental natural reality. The technology enhances such exposure brings the speaker into contact rather than away from contact. I to mamy właśnie w drugiej strofie, gdzie wyraźnie jest pokazane, że ta forma technologii otwiera podmiot na zmysłowy kontakt z rzeczywistością zewnętrzną.
So the word quaintly is interesting. Quaintly means old-fashioned. Most people are driving cars or they're traveling in modern technology, and the bicycle feels like something out of history. But I think Stafford is using that word ironically. He's actually recommending the bicycle as a great thing, as a beautiful and powerful form of technology, rather than saying it's out of fashion. Mm-hmm. I tutaj mamy użycie tego słowa quaintly, czyli po staroświecku, które funkcjonuje tutaj ironicznie. Część ludzi mogłaby pomyśleć, że w porównaniu z nowocześniejszymi, z takimi środkami lokomocji, jak samochód, rower jest czymś staroświeckim, ale tak wcale być nie musi. Also the word maybe is strange. Remember when we're reading literature, often we're looking for odd phrasing, for words that stand out, that don't seem quite natural. Why would he say, maybe alone on my bike? When you're riding a bicycle, you know if you're alone or not alone. And normally, I would say, most people ride a bicycle alone, you know, without other people on the same bicycle. Mm-hmm. Tutaj też pan profesor zwraca uwagę na użycie tego słowa maybe, może. W wierszu generalnie rzecz biorąc, dobrą strategią interpretacyjną jest szukać tego, co brzmi dziwacznie, zaczepić się o to i szukać jakiegoś wytłumaczenia. I w tym wypadku, no to co jest dziwnego, to jest właśnie to, że podmiot mówiący tutaj wydaje się być niepewny tego, czy na tym rowerze jest sam, czy nie, no co się wydaje absurdalne. W praktycznym życiu to jest całkowicie jasne. So I think there are multiple meanings of the word maybe, or the words maybe alone. And as I interpret them, the poet, by riding his bicycle and paying attention to the world around him, is aware that there are many conscious beings around him. The snowflakes are alive, the lakes are alive, the street lamps in stanza 3 are alive. Everything is alive and shimmering with this vital energy, which is a kind of meaning. And likewise, even the bicycle is alive. The bicycle actually comes to life and has a relationship to the person riding it, if the person is willing to think of the bicycle in this way, as a being, not merely as a mechanical tool. No właśnie, jeżeli przyjrzymy się uważnie, zaczniemy drążyć to słowo maybe, może, może sam, to ono przestanie dla nas być takie dziwne, kiedy sobie uświadomimy, co się dzieje w pozostałych zwrotkach, gdzie mamy wyraźną wskazówkę, że no, w tej poetyckiej wizji rozmaite obiekty typowo uznawane za martwe stają, ożywają. Mamy tutaj jeziora, które mają doznania zmysłowe, płatki śniegu, które mają skrzydła, tudzież nawet rower sam ożywa, co jest tutaj oznaczone jego chichotem w ostatnim wersie. So in this second stanza also has the line, or the phrase that I use in the title, think the splendor of our life. And to me that's extremely important because, as I said earlier, we often are in a great hurry in our lives. We have stress, you know, we're thinking about our responsibilities at school or at work or with our family. You know, we're not really paying attention, and we don't stop to actually imagine the meaning of our existence in the world. And according to Stafford, our life is splendid, it's amazing, it's beautiful, the world is fascinating. There are living things moving all around us, and he's commanding himself. He's thinking to himself, stop, take a moment, notice everything in the world, and you will appreciate the amazement of your existence here. Ta fraza, którą mamy w tytule, to jest właśnie taka zachęta do tego, zachęta, którą kieruje poeta sam dla siebie, żeby zatrzymać się i skupić się na obecnym momencie i tym, co nas otacza, nie wybiegając ani w przeszłość, ani w przyszłość, tak jak to się zazwyczaj dzieje w naszym życiu. Wtedy możemy dostrzec, jak cała rzeczywistość wokół nas pulsuje życiem. So actually I heard that I'm supposed to give you a kind of assignment, something to think about and maybe to write about after you leave today's lecture. And one of the ideas that I had
was to ask you to write a short essay about Ofelia Zepeda's poem about the kitchen sink. And I wonder if you could write such a small paper interpreting Zepeda's poem about the kitchen sink with this idea in mind, think the splendor of our life. I mean, it's just like I used that line at the beginning of my title as I interpret Stafford's poem. Might there be a way in which you could use this phrase, think the splendor of our life, and connect it to the poem by Zepeda about standing at her kitchen sink, a very ordinary experience. I tutaj coś, na co Państwo na pewno wszyscy czekaliście, czyli zadanie domowe. Pan profesor proponuje, że zgodnie z tradycją tych wykładów, swego rodzaju konkurs czy zadanie dla Państwa, a mianowicie, żebyście Państwo spróbowali zinterpretować pokrótce ten wiersz Ofelii Zepedy, którym się nie zajmowaliśmy podczas warsztatu, mając na względzie właśnie tę frazę, która pojawia się w tytule wykładu, pomyśl, wspaniałość naszego życia. Czyli co nam daje zatrzymanie się na zewnętrznej rzeczywistości i większa świadomość tego, co się wokół nas dzieje. So some people actually define literature as a process of finding wonder in ordinary experience. So riding a bicycle, standing in one's kitchen, looking out the window, or standing in front of one's home, deciding if it will rain or not. Very ordinary experiences. And the ability to convey these experiences with power and depth may be almost the purpose of literature. Niektórzy po prostu definiują literaturę jako taką, jako coś, co umożliwia nam odnalezienie zachwytu w tym, co zwykłe. I tu mieliśmy przykłady tego, jak ten zachwycający element jest odnajdywany w czymś tak zwykłym, jak jazda na rowerze, czy oczekiwanie na deszcz. To, jak powtarzam, niektórzy uznają, że to jest właśnie cel literatury jako takie. Next slide, please. So here we are at the end of the poem. And this is strange language, too. This is something that a politician might say. Oh, citizens, you know, we're trying to be elected to the government office. Citizens of our great amnesty, very strange phrasing. Most Americans wouldn't even really know what that means. Amnesty means forgiveness. If you have you're guilty of a crime and someone in power forgives you and says, well, you don't have to go to jail, or you can come out of jail because you have amnesty. So what is our great amnesty? I don't know. It's not clear in the poem. Our great amnesty may be the fact that we go through our lives without paying attention, as if we're dead. Here's a poem in which death actually is quite explicit. We may live as if we're not alive because we're not paying attention. But then we're given a second chance. We're given amnesty. We're allowed to live if we simply pay attention to the world around us. I tutaj dochodzimy do tego dziwnego sformułowania o obywatele naszej wielkiej amnestii, jak sam pan profesor mówi nawet w oryginale. To dla większości Amerykanów byłoby dosyć enigmatyczne stwierdzenie, o co tutaj może chodzić. No, amnestia to jest nie mniej, nie więcej tylko zmazanie jakiejś przewiny, uniewinnienie kogoś przez jakąś instancję, która dysponuje odpowiednim autorytetem. I w tym wypadku interpretacja, którą sugeruje pan profesor, jest taka, że to dotyczy nas w tym sensie, ta amnestia, że żyjemy większość, część naszego życia tak, jakbyśmy byli martwi, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje wokół nas. I ale jednak, jak mówi nam Stafford, dostajemy drugą szansę, zawsze jest druga szansa do tego, żeby się obudzić do pełniejszego odbioru rzeczywistości. So although Stafford's poem is about riding a bicycle, I think it applies to other forms of experience too, such as walking. You can walk and pay attention to the world just as you can ride a bicycle. So at my previous university position, I was at the University of Nevada for many years, and when I read this poem, I decided I would start riding a bicycle every day to my office, 10 kilometers
through the busy part of the city, but I decided, you know, maybe something special would happen if I started riding the bicycle every day instead of driving the car. So this is me on my bicycle, commuting home from my office. And now where I teach at the University of Idaho, it's so close, I can walk in 10 minutes. But I still keep this poem in mind, helping me to pay attention to my experience as I travel from home to work and back. Podobne nastawienie można mieć nie tylko jadąc na rowerze, ale robiąc jakąkolwiek inną czynność, czy przemieszczając się w jakikolwiek inny sposób. I to chyba jest dobre świadectwo tego, że pan profesor jest prawdziwym profesorem literatury, że zaczął tak naprawdę jeździć na rowerze do pracy w swoim poprzednim miejscu pracy University of Nevada ze względu na wiersz. Znaczy przeczytał wiersz Stafforda i dzięki temu zaczął jeździć na rowerze do pracy 10 km przez korki w swoim mieście, no właśnie licząc, że coś z tej epifanii, która jest w wierszu, mu się zdarza. So, sometimes when we read poetry, we look for repeated words. This is another form of emphasis that tells us what the poet may be trying to drive our attention toward. So in this final stanza, the word great is used twice. Great amnesty, great veers and swoops. Pushing our attention toward the high importance of this new freedom, this new opportunity that we have to pay attention, and the movements in the air, birds moving, the wind blowing, all these great veers and swoops. It's a little bit vague and unclear, but it means that dramatic, important happenings are occurring all around us as we simply bicycle or walk to and from work. Tutaj pan profesor mówi, że jak się czyta wiersze, bardzo również trzeba zwracać uwagę, oprócz takich sformułowań, które są po prostu dziwne, warto zwracać uwagę na powtórzenia, dlatego że to zazwyczaj literaci, to jest jeden ze środków, który stosują do tego, żeby podkreślić coś, i tutaj macie państwo w oryginale all citizens of our great amnesty i potem macie great views and swoops of air. I tutaj przyznaję się, że jako tłumacz to zawaliłem, bo macie państwo w tłumaczeniu obywatele naszej wielkiej amnestii, a następnie potężne porywy i podmuchy powietrza. Te potężne podmuchy powietrza tutaj jest, nie ma w języku polskim powtórzenia tego samego wyrazu, ale w oryginale jest i to właśnie podkreśla wagę tego, co się dzieje wokół nas, so, I'm going to skip some and just jump to the final line. And I hear in the chain a chuckle I like to hear. Again, two forms of repetition. Hear, and check, chain, and check, chuckle. Chain is the bicycle chain, and a chuckle is a soft laugh. So, the sound of the bicycle sounds like a friendly laugh, which implies a happy, positive relationship between the bicycle rider and the technology. I tutaj mamy z kolei powtórzenia w ostatnim wersie, gdzie słyszeć i słyszę oraz chichot i łańcuch w oryginale, współbrzmienie tych dwóch wyrazów jest wyraźniejsze, chuckle and chain. Ja to starałem się oddać, łańcuch i chichot, macie państwo h, jakieś tam współbrzmienie jest, to ma podkreślać taki fakt, że można traktować obiekt technologiczny jako coś, co ma jakąś podmiotowość i co jest wobec nas przyjazne. So I'm interested in the study of literature not only as an academic exercise, but as something that might change the way we live. I call it taking to heart the poetry of sustainability, taking it into our lives and feeling something differently about our lives, rather than simply doing this because it's useful for our education. I tu pan profesor, podsumowując tę swoją interpretację, mówi, że dla niego czytanie poezji nie stanowi tylko i wyłącznie działalności akademickiej, ale ma również wymiar egzystencjalny, ma pomóc nam zmienić coś w swoim życiu. Next slide, please. So this it does have important environmental issues. There are environmental implications in countries like China. In 1999,
in China, there were 680 people for every private automobile. And then just about 10 years later, a little more than 10 years later, 2012, there were 10 people per car. So China is rapidly becoming a society of automobiles rather than a society of bicycles, with very serious environmental implications for the planet. Chiny, jak Państwo być może widzieliście z niektórych przedstawień medialnych, no kiedyś były krajem rowerów. Chińczycy przysłowiowo byli przedstawiani na rowerach. Tak już nie jest. Tu są te dane, które pokazują, że proporcja ludzi do samochodów 600 osób, 680 osób na jeden prywatny samochód. To się zmieniło. Teraz mamy 10 osób na jeden samochód. I proszę Państwa, biorąc pod uwagę na to, ilu jest Chińczyków, to ma po prostu dramatyczne skutki dla środowiska naturalnego. Next slide, please. So, very quickly, some of the new environmental theory tells us that the image of a dead or thoroughly instrumentalized matter feeds human hubris or arrogance and our earth-destroying fantasies of conquest and consumption. So if we think that the earth is not alive, it's just dead substance for us to use, we're more likely to behave in a damaging way. This is from Jane Bennett, a political theorist and one of the leaders of what's known as the new materialist philosophy. Tutaj macie Państwo cytat z bardzo zaawansowanej teorii filozoficznej zwanej nowym materializmem. Pan profesor bierze z tego taki argument, że obraz materii czy Ziemi jako całkowicie martwej w przeciwieństwie do nas, to, że wyobrażamy sobie, że środowisko fizyczne to jest coś martwego, zupełnie to zasila fantazję eksploatacji beztroski zupełnie zasobów naturalnych. And then Arnold Berliant is a famous philosopher of environmental aesthetics, and his idea is that we need to appreciate our sense of engagement, our physical sensory attachment to the world, that our senses are extremely important in forming our ideological view of our relationship to the planet. Rather than separating intellect and senses, we need to bring them together. And I would argue that this poem by Stafford is very much a poem about sensory engagement. Not just the poet on a bicycle thinking his internal thoughts as he travels home from work, but actually being awake to the world by way of his senses. I tutaj jeszcze mamy odniesienie do tak zwanej estetyki ekologicznej, environmental aesthetics, która mówi nam, że w naszym stosunku do świata naturalnego potrzebujemy jakiejś integracji pierwiastka racjonalnego i jak najbardziej zmysłowego. To, co Państwo widzieliście w wierszu, gdzie poeta stara się uchwycić to środowisko wszelkimi zmysłami. And next slide. And this is the final slide. So as you travel home today, I hope you'll keep this poem in mind, even if you don't remember all the details of my lecture. I think the poem helps us to pay more attention to our lives in the world, to our relational bond with the world beyond the human, maybe even inspiring a certain sense of awe. There are always amazing, beautiful, interesting things happening all around us. Normally we don't slow down to pay attention, but I believe this poem can inspire us to pay more attention. I know it has this effect on me. And then finally, the poem's title, Maybe Alone on My Bike. Maybe we are not really alone. We can never be fully alone in the world. The world is full of other forces, other minds, other kinds of consciousness. And it's an illusion that we human beings are alone and the only powerful conscious beings on this planet. And then also, we are a technology-making and using species. So we must ask the question, what are the best ways to use technology? What are the technologies we should embrace? And what are the technologies we should resist? I teraz lekcja z tego wiersza i z interpretacji jest taka, może niekoniecznie o tym, żeby pamiętać o wszystkich tych teoriach i o ekokrytyce. Najważniejsza
pozytywny efekt, jaki może z tego być, to jeżeli nabędzie się taką zdolność do tego, żeby zatrzymać się czasami nad w momencie wykonywania czynności, które są zwykłe i prozaiczne, na przykład wracając z wykładu do domu, gdzie kiedykolwiek jesteśmy, przemieszczamy się właśnie z miejsca X do miejsca Y, ten czas wydaje się czymś, co najlepiej podczas w tym okresie zająć się czymś, myśleniem o czymś innym, o tym, co na nas czeka, kiedy już dojedziemy do jakiegoś miejsca, albo kiedy przeczytać coś, czy zadzwonić i tak dalej. I cała ta okoliczność tego przemieszczania się, co jest wokół nas, w tym momencie jest całkowicie zsuwane do tła. Jeżeli się weźmie do serca to, co mówi Stafford, to od czasu do czasu należy zrobić coś innego, skupić się na tym, co się dla nas, wokół nas dzieje w tym momencie. So I realize we're at the end of our time, but perhaps a few of you would like to ask questions or make short comments. And in any case, thank you very much for your attention. Także pan profesor, państwu dziękuję za uwagę i zapytuję, czy państwo macie jeszcze jakieś ewentualnie komentarze czy pytania, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy już przy końcu naszego spotkania. Dziękujemy za wymowny komentarz. So, could we go back to the first slide? My email address is on the first slide. And if any of you have questions later or would like to send any comments, you're welcome to do that if you need to go to the slideshow. Yeah. So, jakbyście państwo mieli jakieś pytania do pana profesora, coś państwu ekokrytycznego albo imię przyjdzie do głowy, to można śmiało pisać na ten e-mail i pan profesor z chęcią państwu odpowie. Thanks, everybody. Thank you. Dziękuję.